Kochanie, mam trzy rzeczy. Przede wszystkim nie kradnij, nie kłam i nie oszukuj. Jeśli już chcesz kraść, to ukradnij moje wszystkie smutki. Jeśli chcesz kłamać, to kłam, że mnie nie kochasz. A jeśli chcesz oszukiwać, to oszukaj śmierć, bo nie wyobrażam sobie życia bez ciebie. Tym miłym akcentem chciałbym, żebyście wszyscy podnieśli kieliszki. Napijmy się razem. Trzęsie mi się. Nas trzech, w każdym z nas inna krew, ale jeden przyświecał nam cel. Za parę lat mieć u stóp cały świat, wszystkiego w brud. I myślę, że Grzegorz z naszej trójki jako jedyny się wychylił. I mógłbym powiedzieć, że jako jedyny na razie ma to wszystkiego w brud. Podsumowując wszystko, tą całą naszą znajomość, tą dzisiejszą uroczystość i przede wszystkim Grzegorz bardzo mi zaimponował, bo znam go już kilka lat. Znam go trochę z innej strony niż wszyscy i nawet Dorota, ale to zostawię już w jakiejś tam tajemnicy i w przeszłości, która nie miała miejsca. I to, co mi bardzo zaimponowało, to jest rodzina. To, co Grzesiu już teraz buduje z Dorotą. To, czego ja nie mam, być może będę kiedyś miał, tak? Ale on już jest na to gotowy. Jesteśmy tak naprawdę praktycznie równośnikami i
i Grzesiu zrobił ten pierwszy krok. Bardzo mi to zaimponował, zaczynasz rodzinę i kolejnym krokiem jest tak naprawdę no, budowanie coraz szerszej tej rodziny i to nie chodzi o zwierzątko domowe. Także życzymy Ci wszyscy tutaj zebrani, żebyście no, pracowali nad poszerzeniem tej rodziny. No i bardzo dziękuję za zaproszenie, wszyscy Was kochamy i wszystkiego dobrego, zdrowia dla Państwa młodych. Wyobrażam sobie życia bez Ciebie. Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem i założymy rodzinę. Jesteś tym wyjątkowym facetem, z którym chcę spędzić życie do końca. Kochanie, ja chciałbym Ci przede wszystkim podziękować za Twoją wewnętrzną dobroć, za to, że jesteś tak cierpliwą osobą. Cierpliwą, jesteś oazą spokoju. Potrafisz pocieszyć w każdej najgorszej sytuacji i potrafisz jakby podnieść na duchu. Macie być od tej pory jak dwie dłonie złożone do modlitwy. Budujecie dom na fundamencie Chrystusowym, nie tylko własnymi siłami, ale macie możliwość postawienia masztu, wiary, nadziei i miłości. I nawet ten orkan, który się zbliża, podobno ze Szwecji do nas, nie przestraszył Was i dzisiaj chcecie to nam, tu obecnym, wspólnie, razem, potwierdzić sobie, że w doli i niedoli będziecie o siebie się troszczyli do końca Waszych dni.